Hej ekipa, witam was w staniu, witam was w filmie pokazowym Circle of Keyshoven. Jest to bardzo urokliwa i można powiedzieć kolorowa gra w budowanie osady, w której będziemy prowadzić naszych osadników ku jakiejś, mam nadzieję, świetlanej przyszłości. Będziemy dokonywać ekspansji, handlować z innymi frakcjami i będziemy zdobywać potrzebne zasoby, aby stworzyć tętniącą życiem metropolię. Czy nam się to uda? Pora zobaczyć. I tak wygląda nasza kraina. Jak widzicie, już pięknie ona sobie żyje, pełno roślinności, pełno zasobów i nasza podstawowa grupka osadników. Wprawdzie graficznie to wygląda dosyć surowo, ale to nadal jest wersja demonstracyjna, więc spokojnie, będzie to pewnie ulepszane. Na chwilę obecną najbardziej mam zarzuty do tej wody, która tak wygląda dosyć niefortunnie, ale zobaczymy. Póki co, naszym pierwszym zadaniem jest ogarnąć. Tutaj mamy zadanie po prawej stronie, czyli jakieś podstawowe zabudowy. U góry mamy zasoby, do których dysponujemy. Oczywiście tych zasobów będzie o wiele więcej, bo to są tylko listy podstawowe. Tych zasobów będziemy z każdym dniem, z każdym momentem zbierać. Mamy różnego rodzaju zboża, mamy jakieś uprawy, jakieś jabłka i tym podobne. Dobra, słuchajcie, nasz pierwszy cel, postawienie Gathershacka, czyli z miejsca, gdzie będziemy zbierać zasoby, czyli skąd będziemy zbierać jakieś plony i tym podobne. I tak, tutaj widzę dużo chyba jagódek jest albo jakichś krzaków, ciężko stwierdzić. Możemy ocenić tutaj to, co jest na zielono, to jest chyba do zbierania. Więc postawmy się jakoś tak, żebyśmy mogli faktycznie tego sporo zbierać. Tutaj chyba mamy dobry obszar, żeby to pozbierać. To wiecie co, pójdźmy to tak, niech sobie to postawią. Będą wykorzystywać nasi mieszkańcy z tych zasobów, które są, będą nosić i stawiać te struktury. W międzyczasie Forest Stump to też miejsce, gdzie będziemy robić wycinkę drzew, więc myślę sobie, że tu jest taki ładny lasek, że można byłoby się tutaj jakoś ogarnąć w tym temacie. Oczywiście też możemy ustawić kierunek, tylko będziemy poskiwać. Tutaj postawimy to. O, idealnie w taki sposób. Tutaj tak samo ścieżki mogę budować cały czas. Też będzie to dla nas przydatne, bo jednak chyba podróżowanie po takich ścieżkach będzie bardziej efektywne. Tylko tak patrzę, czy tutaj są zasoby. No właśnie, tu są mega dużo zasobów, a my nie chcemy tych zasobów definitywnie tracić w taki banalny sposób. Kurczę, no i ciężko tutaj. Spróbujmy chociaż tędy. Tu w jakikolwiek sposób taki bardzo nie ingerować w to, co tutaj mamy. Tak, tu mam krzak. Dobra, sorry, jeden krzak muszę stąd wywalić. Nie ma innego wyjścia. No widzicie, noszą bale, noszą tutaj już struktury, więc tutaj możemy ogarnąć taką ścieżkę. Tu jest jakiś mostek, też ścieżkę tutaj możemy postawić dzięki temu. Ale czy ja chcę tutaj przez te zasoby przechodzić? No kurczę, no i widzicie, tak jest dużo zasobów, że ciężko podjąć decyzję, jak będziemy się tu budować, ale trudno. No sorry, trzeba to jakoś ogarnąć. Dobra, Forest Stump mamy. Stone Main Sory, czyli zbieranie kamienia. Tutaj mamy zasoby chyba kamienia, więc tutaj takie miejsce idealnie by było. Postawmy to tak. I jeszcze Fishing Place, czyli miejsce, gdzie będziemy łowić. Mogę oczywiście przy takim miejscu, ale oczywiście najbardziej by mi zależało tu. Tutaj mamy najbardziej chyba optymalne. Proszę, postawmy. I tutaj ścieżkę też do tego ładną dostawmy. Więc tutaj tędy. I tutaj tędy. Chyba wszystko mamy ogarnięte. Tak mi się wydaje, to jest skąd wejście funkcjonuje. I tutaj mamy informacje, jakie zasoby są potrzebne do zbudowania. Czyli tak, podstawa, pierwsza linia podstawowych zasobów zbierania mamy. Tutaj mamy piece. I tutaj mamy community center, czyli jakieś domki. Fireplace, mud street, straw hut, forest stump, gather search, straw hut. Czyli pierwsze chatki, które też trzeba by postawić, gdzie nasi mieszkańcy będą żyć. To też trzeba wszystko popostawiać. No i oczywiście możemy przyspieszyć troszkę także tempo naszej rozgrywki. Ustawmy razy dwa, żeby jednak oni szybciej tutaj podróżowali, szybciej zbierali. I tak, jeżeli chodzi o zarządzanie naszymi mieszkańcami, mogę tutaj faktycznie ustawić, że na przykład podepnę sobie kogoś, ale domyślnie on sam się, pracownik sam przychodzi, sam pracuje. Mogę faktycznie wymusić jakoś tutaj, że chcę kogoś na 100%, kto będzie miał najlepszą efektywność, ale ja ufam grze, że ona sama sobie się tutaj odnajdzie. Przyspieszmy w takim razie naszą rozgrywkę. Jak widzicie, mamy tutaj pory roku, czyli wiosna, lato, jesień, zima, więc wszystko też będzie zachowane. Mamy także pory dnia i nocy, więc też także klimatycznie. No jak widzicie, tutaj już ładnie budują, za chwilę będzie to postawione. Choć latają od lewej do prawej, tu trochę, tu młotkiem, w zależności od tego, ile zasobów jest doniesione. Więc tutaj chyba wszystkie już kamienie mogą wyciągać, już kamień będą zabierać.
bardzo fajnie. Już kamień wyciągają. Mam nadzieję, że będą przychodzić z tymi kilofami i będą to przetworzyć. A tutaj też chatka rybaka, czyli pierwsze jedzenie już wstępnie byśmy mieli ogarnięte. To jest całkiem spoko. Tutaj oczywiście noszą trawy, zbierają. Tutaj będziemy też z tych skrzyni jeszcze korzystać, bo mnóstwo tu zasobów w tych skrzyniach jest. Zresztą widzicie, mnóstwo jedzenia. Damy sobie radę. W każdym razie na co trzeba zwrócić uwagę? Przede wszystkim na poziom żywności. Tutaj mamy poziom wody. Tutaj mamy zasoby, materiały. Jeżeli chodzi tutaj o jakieś wyposażenie wartościowe i kasa. Ogólnie teren nasz jest górzysty. A czekaj, poziom technologicznie tutaj mamy ogarnięte. Dobrze, czyli mamy teraz kolejne zadanie. A tu jakiś list mamy do odebrania. Tak, nasza podróż się rozpoczęła. Nasza osada. Dyplomacja, możemy też ustawić questy tutaj, jakie mamy. I życzenia. Dobrze, czyli po kolei handmill quern. Czyli musimy zbudować warsztat. Dobra, teraz tempo mogę zmniejszyć troszkę. Mamy handmill quern. To będzie to. Potrzebne do mielenia. Mielenia zbóż, tylko pytanie zboże, pytanie, czy wy zbieracie zboże, no to trzeba będzie blisko was postawić w takim razie. Sądzę, że to można by postawić. Zobaczmy, jak tu droga pokazuje nam, bo jeżeli tu są zasoby, tutaj są zasoby, tu są zasoby. Te żółte pokazują, że są zasoby, więc na pewno te żółte nie chcemy wchodzić, ale tak, tutaj na przykład przy tej ścieżce mogę. Tu są zasoby, tu też. Dobra, czyli już wiem, że taki młyn. Młynek mógłbym postawić, bo to są zasoby, owoce, warzywa, dokładnie wszystko widzimy. Dobra, to postawmy pierwszy taki młyn, ręczny młyn, gdzie będą zmielić to zboże na mąkę. I później trzeba bekę simple oven, czyli miejsce, gdzie będą tutaj drewno. Fajnie byłoby, gdyby to drewno wykorzystać, ale tak, postawimy piekarnię, może w tym miejscu. Obok tego, nie wiem, czy oni będą przynosić. Powiem wam szczerze, że pograłem 5, może 10 minut, ale wydaje mi się, że nie pamiętam już w końcu, czy nosili, bo nie zwracałem uwagi, czy nosili między sobą te zasoby, czy musieli do jakiegoś magazynu. Musimy też jeszcze ognisko postawić i jeszcze postawić ognisko i mamy tailor table, czyli mamy miejsce, gdzie faktycznie będą jakieś materiały przetwarzać. Sewing place to jest jakieś miejsce, gdzie produkują bele i deski. Dobra, chcemy ognisko. Fireplace. Wow, czy to takie typowe klimatyczne ognisko. To postawimy na przykład tutaj. I tutaj będą sobie podchodzić. Proszę. I tutaj będziemy mieli takich mieszkańców, czyli takie community center. Miejsce, gdzie będą się spotykać, gdzie będą obgadywać tematy przy ognisku. Zawsze będzie to klimatycznie bardziej. No i widzicie, też mamy tak, możemy mosty albo tamy. Mamy bramy różnego typu. Lampy. Jakieś latarnie. Jestem ciekaw, bo na przykład chciałbym postawić tutaj taką i tutaj, żeby trochę było tak doświetlone. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało na skrzyżowaniach. Żeby nikt do wody nie wpadł. Mogę jakieś pakunki. A to do tego potrzeba zasobów. Co ciekawe, do latarni nie potrzeba zasobów. To jest akurat interesujące. Ustawmy sobie w takim razie tutaj i tutaj. O, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Klimatycznie już na dzień dobry. Także mamy też możliwość wystawienia drzew. Ale potrzeba nam chyba nasionek. A nie, są różne wymagania. Woda, faktycznie jakieś podstawowe zasoby. No nic, póki co tutaj ładnie będą zbierać. Tu już rybak powinien być. I mamy tempo, w jakim to poskuje nam. Fitfish, czy karmi na rabę rybki. I też będzie mógł syrowe mięsko z rybek poskiwać. Akurat sympatycznie, bo wiecie, że jednak musi tutaj karmić rybki. To jest super. Okej, tu już budują nam. Im jest zimno. I teraz pytanie, czy tutaj mamy mieszkańców już. Dwóch na dwóch, cztery, to jest sześć. Dobra, a mamy 10, trochę mało tych mieszkań w takim razie mamy, bo mamy. No i jest problem, trzeba będzie więcej mieszkań postawić. Postawmy tych domków więcej, tylko chcemy ich tak, żeby nie wchodziło na zasoby. Tu domek i tu de. Okej, okay. O, jak lecą, jak się rzucili. Co się stało? Co? Owca wam zjadła coś? Ganiają, biedaki. Mogę kliknąć ewentualnie, zobaczyć, co się stało. Gdzie efekty, coś tutaj mamy. Potrzeby. Czyli mamy też informacje, co potrzebują, żeby lepiej się rozwijali w ogóle. Wszystko fajnie ogarnięte. Jakiś domek.
jakiś domek, jakieś tu rzeczy. Jeszcze jeden domek trzeba by tu postawić. W sumie może być tutaj. No i ładnie wszystko ogarnięte. Dobra, ej, wiecie, pierwsza pochodnia, aha, pochodnia to chyba była. To pochodnia płonie, natomiast latarnie jeszcze nie są gotowe. Jak z tym? Jeszcze potrzeba 3 drewna. Jak z tym drewnem stoimy? No nie mamy, nie mamy. Jak tam wycinka idzie? Zobaczmy. Czy ktoś tu pracuje w tej wycince? Cut down, max 10. Jedna osoba pracuje, nie mogę nikogo więcej dać. To słabo. Na razie tylko patyki zbiera. Ja bym chciał, tutaj mogę wyłączyć, ale to dobra. Słuchajcie, nie chcemy zbierać grzybów. Na razie patyki mamy, ale najbardziej nam należy na kłodach. To co, ja przyspieszę w takim razie rozgrywkę i zobaczymy, gdzie dalej się to rozwinie, jak ta osada będzie nam wzrastała naszych tutaj działań. Zdobyliśmy poziom drugi. Poziom drugi, o, zaczął padać najgorzej. Jeszcze nie wszyscy mają miejsca do spania, ale staram się jak najszybciej to ogarnąć. Już tutaj prawie mamy wszystko postawione. Te informacje, które mamy przy naszych osadnikach, pokazują dokładnie, co potrzebujemy. Czyli domki mamy i mamy jedzenie, mamy jakieś podstawową ochronę przed zimnem. Natomiast chcieliby jeszcze jakieś tam ubranie, żeby mogli się tutaj właśnie lepiej rozwijać. Tutaj mam wszystkie statystyki, czyli zmęczenie, tin, czyli chyba nasycenie, gruby czy chudy. Tutaj mamy temperaturę, jedzenie, napojenie. Mamy wszystko tak naprawdę, te informacje, jakie potrzeby potrzebujemy. O, coś tu, jakiś komunikat. Mamy szopy, które tutaj nam tutaj podkradają? Nie, to były owieczka, które nas podkradały i podjadały nam zasoby. A no właśnie, próbowało nam podjechać ze sobą. Dobra, czyli na pewno trzeba będzie to, te skrzynki wywalać, żeby właśnie ich tutaj nie było. No będzie trzeba je po prostu poprzynosić, ale no jest mnóstwo pracy. Tutaj też mamy mieszkańców, którzy tam ogarniają. Mamy już to ognisko, które będzie pozwalało faktycznie gotować, jak widzicie. Potrzebujemy faktycznie gotowane jedzenie, a też mam pracowników tutaj, co ciekawe. Okej, wszystko ogarnięte, już kolejne domki są. Już młyn, z tego co widziałem, i piekarnia jest, więc już mamy mąkę, którą będziemy przetwarzać. Mam przynajmniej taką nadzieję. Co tam jeszcze? Firewood potrzebujemy. Firewood potrzeba. A właśnie, drugi poziom to dostaliśmy dostęp do kolejnych rzeczy, nawet do studni, fajnie. Tutaj mamy dostęp do Daily Production, potrzebujemy sera, ale ja potrzebuję firewooda. Tutaj mamy nawet tarpum, czyli możliwość tworzenia tawerny. Okej, okay, spoko, jakieś fajne kolejne rzeczy. Ale fireplace, czy w fireplace robimy firewood? Nie widzę, tylko przetwarzanie albo zużywanie. Firewood, może, wiecie co? Tak się zastanawiam, czy tu nie będzie tej produkcji tutaj. Sewing place, czy możliwe, że właśnie w tym miejscu trzeba to będzie przetwarzać. Postawmy to tu. Proszę, zbudujcie mi jak najszybciej tą strukturę. Studnie produkuje nam wodę. Tutaj będziemy mieć produkcję skór, tkanin tym podobnych. Produkcja to będzie... A, myśliwe. O, słuchajcie, myśliwego można by gdzieś tu podpiąć. Tylko patrzę, czy gdzieś są zasoby dla myśliwego. Nie widzę nic, czyli on prawdopodobnie mimo wszystko będzie podróżował gdzieś dalej. Można go gdzieś tutaj postawić? Tu jakieś zwierzyna jest. Są milonki, słuchajcie, no to fajnie byłoby, tylko trzeba by tutaj najpierw ścieżkę zbudować, bo tutaj jest troszkę niefortunnie dla nas, trzeba by się tutaj podpiąć. O, i most tego od razu się fajnie buduje. I tego myśliwego można by tutaj postawić. Proszę, postawione elegancko. No i on będzie sobie tutaj podbiegał, będzie sobie polował. Mam nadzieję, że starczy nam tego wszystkiego. Drugi poziom faktycznie tutaj w porządku jest. Na razie mieszkańców nie mam żadnego wzrostu. A, możemy też wybrać im zasady, ile pracują. 12 godzin w tym momencie. W magazynie jakie mamy zasoby. Tutaj mamy Red Deer. Stronda Reconship. Aha, czyli populacja nasza. Tutaj mamy informację, że się chyba dogadują. Okej. Okay. Albo co, jakieś potrzeby są ich. Ciężko stwierdzić, bo tak mówię, ja jeszcze tematu nie znam. Najlepiej gdyby gra była spolszczona. O, to ja bym był mega zadowolony z takiego postępu. Żeby gra miała polski język, najlepiej by nam się było tutaj odnaleźć. Ale póki co radzimy sobie, naradzimy sobie z tym, co mamy. I faktycznie mamy to. Mamy to faktycznie, że mamy, tworzymy desek. Firewood, czyli na razie deski chyba są nam niepotrzebne, więc skupmy się na firewoodzie, żeby faktycznie wyprodukować, tak, bundle firewood, czyli z patyków też, czyli po prostu opał będziemy tworzyć. Co mam? Tu mamy ogólnie naszą mapę, czyli jesteśmy w tym obszarze, tam są jakieś jeziora, tutaj mamy kolejne obszary, jakieś plaże, jak widzicie,
Nasza osada jest jedną z wielu prawdopodobnie, z którą będziemy tutaj mogli działać. Tutaj mamy ludzików i możemy niszczyć. Dobra, co potrzebujemy? Tailoring Table i Community Center, czyli zbudujmy teraz to centrum w międzyczasie. Community Center, jeju, ile to zasobów potrzeba? Słuchajcie, to nie takie łatwe rzeczy. To może ten tailoring zróbmy najpierw. Tutaj. Zobaczmy, ile on są. Muszą to zbudować. W każdym razie troszkę tylko potrzeba ciętego kamienia. Mamy cięty kamień, tu produkujemy cięty kamień. Produkujemy. Chwała nam za to, że od razu to zbudowaliśmy. Więc możemy ewentualnie te kabins, czy lepsze domki to już stawiać, ale na razie chyba takiej potrzeby nie ma. Natomiast chciałbym faktycznie ruszyć z tematem zagroda barn, czyli hodowlane zwierzątka. To byłoby coś ciekawego. Ja bym postawił taką zagrodę tutaj. Tu są uprawy, to może bardziej w tym kierunku. O, tu postawimy, tylko nie wiem, czy tutaj nie potrzeba będzie jakiegoś obszaru. Wybraliśmy tak się trochę pod skałami. Nie wiem, wiecie co, może jednak zrezygnuję z tego. Może ta studoła, ta zagroda powinna być jakoś bardziej tutaj. Ale postawmy to tak i ewentualnie tutaj będziemy mieć kawałek. Tutaj ścieżkę zbudujemy do zagrody. Proszę bardzo, gdyby była taka potrzeba. Studnia. Studnia mogłaby być postawiona. Są wszędzie zasoby jedzenia. Dobra, studnie to postawmy, niech tutaj będą mieć dostęp do wody, choć rzekę mają, ale nie wiem, czy to działa tak dobrze, ja bym myślał. Daily production, czyli sera, ale to trzeba będzie poczekać z tym jeszcze. Tutaj mamy kabin. Cespit, czyli produkcja... No właśnie. No właśnie, tutaj mamy ze zboże, z jabłek, z mleka, ale to mleka jeszcze nie mamy. Może na razie skupmy się na tym myśliwym. Ten myśliwym nam będzie produkował skórę, prawdopodobnie nici, takie rzeczy. No liczę na to, że jednak to postawią za chwilę. No, więc trochę przyspieszmy znowu naszą historię, żeby szybciej to się działo, żebyśmy szybciej tutaj mogli ogarnąć. Mam fajną jest informację, że to MJ to chyba jest, na ile nam jedzenie starczy? Bar Grud of Sprouts. Nie wiem. Mamy już lato i zacząłem obserwować, którzy pracownicy czym się zajmują. Przyznaję, dosyć ciężko na razie mi się w tym odnajduje, bo na razie nic nie widzę takiego, jakby mogli tu sprawdzić, móc sprawdzić, albo ja tego jeszcze nie wyczaiłem. W każdym razie chcemy w końcu ruszyć kwestię tutaj hodowli. Więc wybieramy do tego Sylwię. Zobaczymy, jak Sylwia się tutaj sprawdzi. Jak widzicie, także mamy już myśliwego. Myśliwy, który tutaj dla nas pozyskuje pierwsze skóry, pierwsze mięso. No tego akurat nam nie będzie brakowało. I na jeden miesiąc mamy jedzenia, więc troszkę mało, przyznaję. Coś jakby problem ze zbożem jest. Nie wiem, czy zboża nie mamy, czy tutaj Sylwia tutaj. Ale Sylwia była pracowała tutaj, więc tutaj bym kogoś innego dał. Więc Jim zostaje. Ale ja bym tutaj koniecznie dał kogoś innego, Jordana może. Może oni tutaj faktycznie lepiej popracują. Mamy problem ogólnie z nasionami, bo jak widzicie, mąki mnóstwo, a chlebu brak. No to zostało nam tylko warzywa wcinają, więc trzeba faktycznie więcej nam mieszkańców. Pytanie, czy jakbym ja chciał tu jakichś lepszych mieszkańców. Może community center teraz jakbym postawił, to byłoby lepiej, że będą zadowoleni. Zdecydowanie to jest duża struktura. Może ja ją bym postawił. Właśnie, jaki to miał zasięg? Czy mam informację? To ma zasięg jakiś? Możemy podejrzeć? Okej, czyli tu, czyli community center jakbym postawił w tym oto miejscu, to chyba by się nikt by nie pogniewał. Przynajmniej mam taką nadzieję. Tutaj przy tych drzewach. No w sumie może być, proszę bardzo, tutaj zbudujmy tą strukturę. Zobaczymy, czy jestem w stanie tutaj w jakimś stopniu przetrwać. Bo wiecie, lato, jesień, później zima, najbardziej surowe, a my nadal nie mamy skór. Nadal jest problem z skórami, bo wszyscy tutaj... A nie, przepraszam, już mamy skóry. Dobra, czyli musimy teraz zrobić strukturę, która będzie nam przetwarzała. Jak wiecie, już lepszej jakości jedzenia, już budujemy community center. Tutaj faktycznie możliwość na rozwój naszej rodziny, czyli drugi poziom. Dobra, czyli oczekiwania na drugi poziom powinny być spełnione. Natomiast ja potrzebuję przetwarzania skór. I teraz pytanie, czy to będzie to? Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że to będzie struktura odpowiednia za to, więc postawmy to. Skoro tu jest, z tego miejsca dochodzą zasoby, to postawmy to tutaj.
I serek by postawić tutaj, to byłoby spoko, czyli szybkie przejście stąd tutaj. Tutaj już pierwsze zwierzątka, mam nadzieję, że będą już przyjmowane, mleko tym podobne. Liczę na to ogromnie, chyba że ja muszę tu coś zbudować, ale nie wydaje mi się, to jakiś płotek, ogrodzenie, cokolwiek. Nie wydaje mi się, może, jeżeli wygraliście w ten tytuł, może kojarzycie, to musicie mi napisać. Natomiast tutaj czekam, aż nam tą strukturę zbudują. Dużo zasobów, dajmy większy priorytet na to, bo jednak chcę bardzo to postawić, żeby to szybciej nam to przetwarzało. No mówię, problem z jedzeniem się pojawił. Problem z jedzeniem jest, mam nadzieję, że myśliwy i cała reszta farajny nam ten temat załatwi, bo nie chcielibyśmy tutaj mieć problemów. Jordan, no jest 80 jedzenia, więc to nie jest mało wbrew pozorom. Ale mam wrażenie, że po prostu więcej mieszkańców potrzeba nam i oni chcą faktycznie chcą te ubrania ze skór. Natomiast tutaj zastanawiam się, unwanted defraction, i zastanawiam się, czy frakcje jakieś mogę tutaj podpiąć. Już czym potrzebuję faktycznie to centrum, żeby tutaj dowodzić światem, ciężko mi powiedzieć. Natomiast tak, studnia jest, to mamy, myśliwy, to wszystko z tego trajtieru mamy, to budujemy. Tutaj będziemy tarpum, czyli będziemy faktycznie przetwarzać. I jeszcze mamy cespit. Okej, okay. Czyli takie miejsce, gdzie będziemy, takie gnojowisko, no po prostu miejsce, gdzie będziemy rzucać wszystko. Wiecie co, to ja bym to rzucił najdalej jak się dało do sady. Wstawiam, że będą tutaj w to miejsce najrzadziej przychodzić. Postawmy takie razie tu, czyli po prostu miejsce brudu, gdzie będzie to wszystko składowane. No i chcemy jeszcze tą tawernę, no i domki, tak? Myślę nawet, to jest dla ilu? Dla czwórki, no i patrz, to już jest struktura potężna. To można by taką postawić, o, taką na próbę postawić tutaj. Tylko fakt faktem, to też zasobów potrzeba. Ojej, mam 5 desek, skór brak, drewna. Tak kurczę, brakuje mi tych ludzi. Mam wrażenie, że mamy po prostu przesyt ilości zadań na taką małą liczbę osadników. No, mam nadzieję, że przybędą kolejni. Tutaj mam jakiś list kolejny. Tak, coś o śnie jakimś, dobrze. A, dyplomacja, właśnie, chcielibyśmy z jakimś frakcją. Free Farmers Lakes. Tartej. No, spróbujmy nawiązać jakąś relację. Życzenia, zadania. Na razie nic, ale Committee Center, czyli te dwie rzeczy, które muszę tutaj ogarnąć. Mam nadzieję, że to wszystko będzie działać. Ja mówię, tak jest, jak się gra w grę, którą de facto trzeba dużo czytać, analizować, natomiast język angielski, wiadomo, dla wielu osób będzie przeszkodą. Ja staram się intuicyjnie grać, nie staram się wczytywać, bo jakbym chciał czytać, analizować, to byśmy ten gameplay mieli na zasadzie, że ja cały czas czytam, a nie stawiam, tak? A ja chcę, żeby to jednak coś się działo tutaj. Fakt, że przyspieszam sporo i nawet mogę też tutaj też przyspieszyć na samej budowie, ale naszym zadaniem, naszym celem jest to, żeby jednak tutaj bardziej może intuicyjnie grać, żeby jednak ściągać to bardziej na zasadzie, że coś chyba mi się wydaje, że tak to powinno być działać i w tym temacie. Tutaj Clivery Extends, ok, spróbujmy upgrade i tutaj jakiś komfort dla zwierzątek, może o to chodzi. Teraz mamy sheep, mamy owieczki, na razie 0 na 4, liczymy na to, że będą kolejne miejsca. A, mogę czy mogę tutaj zaszlachtować zwierzątka, jakby chciał. Ale na razie nie mam i chciałbym na przykład te owieczki, żeby były. Rakun, rat, szczury? Przepraszam, co? Mogę jelonki hodować i tym podobne. Ale nie, zdecydowanie wolę owieczki, niech będą owieczki. Mam 0 na 4, liczę na to, że będzie z tych zwierzątek za chwilę więcej. A tutaj ktoś śpi? Jakiś European Hare, czyli faktycznie jakieś europejskie coś, nie wiem do końca co. Możecie mi ewentualnie napisać, co to jest za zwierzątko. A póki co czekamy, żeby nam zbudowali kolejne struktury. No i ruszamy dalej z naszą historią. Ja mówię, ta gra wymaga trochę czasu, żeby to zrozumieć, ale za którymś pewnie kolejnym podejściem, albo na przykład w pełnej wersji, jak będziemy mieć możliwość zagrania, to najlepiej się będziemy odnajdywać. No nie ukrywam, że ta woda mnie trochę mierzi, no ale przyjdzie to pewnie z czasem, z kolejnym jakimś update'em, upgrade'em. Na to ogromnie liczę. Mamy
kolejną porę roku. Jesień, faktycznie to bardzo będzie oddziaływało pewnie na nas. Patrząc po ilości jedzenia, nie mam wcale, ale to jest dosyć dziwne. Nie rozumiem do końca jeszcze tej mechaniki, pewnie przyjdzie z czasem, bo mamy tutaj, słuchajcie, 456 jednostek jedzenia. Zajęłam miejscowe 600 jedzenia, sztuk mięsa. Jeżeli chodzi o zasoby, na przykład firewood, mamy 27 jednostek, a de facto nikt tutaj nie pracuje na tym, żeby faktycznie to jedzenie nam przetwarzać, nosić te zasoby. Nie ma tego, nie ma tych osób, brakuje tych osadników i zastanawiam się, jak mogę zwiększyć, może jakiś sezon drzewa jednak ściągać tutaj właśnie naszych tutaj osadników, żeby jednak ładne drzewka były, jakieś ładne, żeby faktycznie to wszystko miało wygląd, żeby jednak ściągać naszych tutaj mieszkańców. Tutaj jest tama, prawdopodobnie to będzie tama, ale tamy, czy my chcemy tamy budować, nie wiem. W każdym razie musimy spowodować to, żeby naszych nowych osadników tu ściągać, bo póki co tego nie ma. Póki co osadników nowych nie mam i trochę mnie to boli, bo po prostu nic się tu nie dzieje, cały czas gdzieś mamy jakieś opóźnienia produkcji, cały czas jest tego za mało, więc zróbmy sobie takie jakieś ogródki, jakieś strachy na wróble, może by tak pobudował, żeby faktycznie ściągnąć naszych tutaj nowych mieszkańców, żeby faktycznie było wesoło, weselej, przyjemniej. Mnóstwo zasobów czeka do zbierania, ale nie ma komu tego zbierać, więc liczę na to, że jednak w końcu się tu ogarną, bo nadal nie zbudowali mi community center, nadal nie zbudowali mi tego super domku, nadal nam tego brakuje. Ja oczywiście teraz zrobię na maksa przyspieszenie, zobaczcie przy maksymalnej prędkości jak ta produkcja pędzi, no niesamowicie. Choć widzę, że jedzenie jakoś tak nie chcę to jedzenie wzrastać. Jest, nie ma i tak widzę ciągle, że owce nam podkradają wodę. Ciągle owce podbiegają, a swoją drogą owieczki też, słuchajcie, też już mam. Mam 3 owieczki, więc jest spoko, jest to przyjemnie. Natomiast jak widzicie, produkcja jest. Cały czas coś tam się dzieje, w porządku. Natomiast nie widzę tego w zasobach finalnych, tych końcowych, ani jedzenia, ani budowaniu tych naszych nowych struktur. Mamy tego tak dużo, że nie ma chyba komu tym się zająć. I mamy zimę! Zima nastała, płaci pierwszy śnieżek. Czy przetrwamy zimę? Się okaże, bo oczywiście zimą nie produkujemy. Zboża jest, co ciekawe. Zboże w tych obszarach jest, albo to jest po prostu wartość domyślna, a nie, bo to jednym przykładem zboża nie ma, więc pewnie jeszcze zostało po jesieni, niezebrane. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tutaj jeżeli chodzi o zasoby, no 136 jednostek jedzenia, łącznie jedzenie mamy do zebrania 630 drewna, także powinno być 20, no to naprawdę jest przy czym robić, no ale nasi pracownicy po prostu są zmęczeni, nie ma komu pracować. Nie ma kompresora, ale patrzcie, jednak zbudowali to miejsce odpadków. Ciekawe. Natomiast no widzę, że tutaj zadowolenie niektórych pracowników może być słabe. Natomiast co mi się udało z frakcji tutaj podpisać? Pierwsza zima, tak oczywiście, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Udało nam się tutaj jakoś nawiązać kontakt z pierwszymi frakcjami. Zobaczymy, jaki będzie tego rezultat. Ale naprawdę chciałbym jakiś wymyślić sposób, czy może to bym na razie wyłączył, żeby tutaj oni nie pracowali. Może tych pracowników wtedy przydzielić do innych zadań. Czyli na przykład mielenie, zboża, tutaj nikogo nie dam. I tutaj tak samo do piekarni nikogo nie dam, że chlebka po prostu nie będziemy przetwarzać. Może to jest jakiś zamysł, żeby jednak tych pracowników jakoś przegrupować. Bo wiecie, ja już tutaj zająłem się innymi rzeczami, dużo innych tych rzeczy jest tutaj do zrobienia. Kamień przetwarzam i tym podobne, ale może naprawdę potrzeba nas, naszych pracowników też, żeby ktoś nosił. Może potrzeba właśnie tych rzeczy, więc zobaczmy, przyspieszymy i może faktycznie jakieś jedzenie się pojawi. Nie mam dzielnego pojęcia, jak to będzie wpływało na naszych tutaj lokalnych pracowników, potrzeby. No właśnie, brakuje tych skór, to ciekawe. Efekty, czy oni są na jedzenie? No nie, no i głód, jedzenie, na jedzenie nie narzekałem, więc no, chyba jest to jedzenie w porządku. Ale powiem szczerze, nadal nie widzę. No właśnie, to jest zimno, bo jednak no nie mamy tych lepszych ubrań, nie mamy tego przetwarzania, bo nam tego brakuje. No i teoretycznie powinno to odporność na zimno dać, ale my tych skór po prostu nie mamy. No jak widzicie, schodzi niesamowicie. Produkcja powinna być, produkcji nie widać. Ciekawy jestem, kiedy to przetworzą, kiedy to przyjdzie. Zimę musimy jakoś przetrwać, no ale właśnie tak prezentuje się nasza rozgrywka, tak się prezentuje ten gameplay. I ja naprawdę muszę chyba podejść do tego tytułu 2, 3, 4 razy, żeby może zrozumieć do końca te zasady. Bo jeszcze nie wszystko od razu do mnie trafia.
Bo jak widzicie, oni w ogóle nie budują, zasobów nie mają. Może za mało tartaku, może za mało innych rzeczy. Może właśnie tego nam wszystkiego tutaj brakuje. Że nie do końca jeszcze rozumiemy tą rozgrywkę, ale tak właśnie się prezentuje ten oto tytuł. A jeżeli tytuł wam się spodoba, to pamiętajcie o dodaniu do whitelisty i oczekiwaniu na wyjście w early access, o oczekiwaniu na wyjście do pełnej wersji, bo pełna wersja pewnie będzie najbardziej rozwinięta, najlepiej się będzie prezentowała. Więc Circle of Keshoven, tak się prezentuje. Zapraszam was serdecznie, a jeżeli wam się podobał ten odcinek, to pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam was serdecznie, Staniu. Na razie, hej!